Kochani, zaczynamy vlogmas dzień drugi i zabieram was, tak jak w zeszłym roku, na pole choinkowe. I już idziemy, bo dzieciaki się już nie mogą doczekać. Strasznie lubię tutaj przyjeżdżać. A ty, Wikuś? Ja też. Inaczej całkowicie niż na Florydzie, co? Mhm. No, tym razem Kacperek na własnych nóżkach idzie na pole choinkowe, bo w zeszłym roku jeszcze na rączkach u taty. No Marek niestety nie mógł z nami pojechać. Kacperek, daj rączkę mamusi. Tak, bo jest na budowie teraz. Ale może jeszcze z nami gdzieś pojedzie. Zobaczymy. Ciekawa jestem, czy są takie same atrakcje jak w zeszłym roku, bo tutaj było super i był Święty Mikołaj i był taki fajny namiot z gorącą czekoladą, kawą, herbatą. To w ogóle są śliczne domki, zobaczcie, jak z filmów. No i tutaj możecie sobie wejść i uciąć choineczkę, która wam się podoba. Oczywiście, które są dostępne, bo tutaj zobaczcie, tych pól jest mnóstwo. Dobra, idziemy dzieciaki, chodźcie. Tutaj, słuchajcie, było mnóstwo choinek w zeszłym roku, a tutaj zobaczcie, już ich nie ma. Muszą posadzić nowe, ale za to tam są. Więc idziemy tam. Tu jest taki piękny zakątek z pięknym drzewem, które ma śliczne kolory na jesień. No i teraz nawet też jeszcze. I tu muszę uważać, bo mój synek chce po prostu wejść do tej wody. Idziemy tam, synek, do tych, do namiotów. Chodź. Tak, idziemy tu. Op. Bach. Takie coś moglibyśmy kupić na nasz nowy domek i sobie posadzić. Możemy iść, wiesz? Oczywiście mego syna traktor zainteresował. I cała tutaj machineria związana z choinkami. Tam też fajnie robią. Jest traktor. A zobacz tu, Kacper! Zobacz, co tutaj pan robi. Jest i on w swojej osobie. Święty Mikołaj, zobaczcie. Nie wiem, czy będziemy czekać w kolejce do Świętego Mikołaja. Może. Zobaczymy. Fajne? I Mikołaj jest. I jest nasza chatka, przy której w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo zdjęć na Instagramie. Nie czekaliśmy do Świętego Mikołaja, słuchajcie. Z moim szybkim dwulatkiem się tego nie da zrobić. Jak Marka nie ma z nami, to a wykonalne. Ale i tak ma frajdę. Zobaczcie, jakie to pole jest wielkie. W tym roku bardziej się szuka tam choinek. W namiotach niestety mało co było. W zeszłym roku, no to mówiłam wam, ciasteczka i te sprawy, więc w tym roku malutko. W tym roku też w ogóle zachęcali, żeby sadzić choinki. Tak jak wam pokazywałam. No i tutaj jest taki fajny, taki mini plac zabaw z takimi pieńkami. Dzieci sobie mogą połazić, więc trochę sobie pohasają tutaj. Widzisz, jaka sosenka. Prosto musisz iść. Musimy iść prosto. Ba? No tak. Tak. Ba! I ba chcesz zrobić? A. Chcesz zeskoczyć? A. Ja mam dużo błoco. No rany. Wiktorii buty już się nadają, co? Do prania. W ogóle powiem wam, że się porozklejały, więc będzie trzeba wicenowe buty kupić. Ba! Super jest ten domek. Są takie fajne znaczki. Bardzo taki jest instagramowy, chociaż pewnie nie było takiego nawet, nikt pewnie, nie wiem, no nie robił tego pod Instagram, ale jest to takie bardzo ładnie zrobione. Pokaż. A baby slug. Oj, jaki malutki, rzeczywiście. Nie, no, te domki mnie tutaj zachwycają. Jak w filmach. Cudnie jest. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta górka z ludźmi i z tymi choineczkami. Tu było mnóstwo choinek w zeszłym roku, naprawdę było bardzo dużo. Na każdym rogu stoi pan albo pani, pytają się, jaki rozmiar chcecie wybrać, czy jakie drzewko szukacie, więc naprawdę wszyscy są przyjaźnie nastawieni i oczywiście chcą wam pomagać. Tato,
tak mają fajnie to zorganizowane, że jak podejdziecie do pana czy pani i mówicie, jaką wielkość chcecie drzewka i w ogóle rozmiary, szerokość, to oni mają to jakby oznaczone różnymi kolorami wstążek. Niebieskie, czerwone, pomarańczowe i wtedy pan na dole wam mówi, gdzie musicie pójść, w którym kierunku. Mniej więcej te drzewka, wiecie, jak już rosną w danej wielkości, no to wtedy wiadomo jest, że są na przykład oznaczone jednym kolorem. Mało jest tak, że one są jakoś pomieszane, więc na przykład po lewo jest tasiemka niebieska, po prawo pomarańczowa, w pośrodku czerwona, więc rzeczywiście mają to super zorganizowane. Miejsca parkingowe mają też super zorganizowane, wszyscy was kierują na miejsce, nie ma bałaganu, też kierują was po odbiór tych choinek, więc rzeczywiście naprawdę pełna profeska, jeżeli o to chodzi. Było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ciepło się zrobiło, więc chyba zacznę się zaraz rozbierać, nie, Wikuś? Naprawdę się ciepło zrobiło. O, dobra, to lecimy dalej. Idę wam pokazać razem z Markiem. Wow, Mareczek, no elegancko. Ale ładnie ta szafka będzie wyglądać na tle, nie? Mhm. Ona tak tutaj będzie stała, tak jak teraz tak, stoi, tak? Tak, jak teraz stoi, tylko że muszę wziąć jeszcze od tych, od chłopaków... Silikonik? Nie. Backsplash taki pyk. A, okej. Okay. Żeby mi docieli i to wszystko. A, no to super. To jeszcze wiecie, to będzie posylikowane, więc to wszystko jeszcze będzie super ekstra równiusieńko. No ale już i tak robi fajnie. Już i tak to super wygląda. Więc jeszcze jedna łazienka, tak Marek, ci została? Tak, jeszcze na górze muszę porządku sobie wzdłuż pociąć teraz ten materiał. Aha. Ty, a mogę iść teraz to pociąć? Czy jesteś potrzebny? Wiesz co, ty byś mi musiał... No i Marek kupił drzwi do tej łazienki, tutaj do tej toalety. Tak jak wam mówiliśmy, tak jak planowaliśmy właśnie. No i Marek też mi kupił dzisiaj szafeczkę. Tak, Marku? Tak, która była przeceniona z 200 na 139. Tak, bo zobaczcie, już są schody. Ale chyba Marek mówi, że chyba będzie robił troszkę je szersze, ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Pokażę wam szybko jeszcze tylko tą szafkę i zabieram się do pracy, póki Kacper śpi. Pokaż szafkę, bo tam jest zdjęcie. Możesz troszkę wysunąć? O, ona ciężka jest. O, zobaczcie, taka szafeczka na... Czekaj, muszę z tej strony. Taka szafka na buty, na kurtki. Marek chciał mi taką zbudować, ale jak zobaczyliśmy w sklepie, to mówię, Marek, bierzemy to, co jest. O, jedno i drugie, tak? Na przytulasy, akurat do kuchni. Tak? O, jak widzieliście, jakiego guza ma Kasper? Dramat. To dzisiaj na choinkach. Korzeń wystawał z drzewa i pęk. No, a ja teraz, słuchajcie, robię właśnie obiad. Tu mi się robi kukurydza. Tam mi się robią słodkie ziemniaki. Jeszcze mi zostało po świętach, dziękczynienia. W piekarniku robi mi się dynia. No i tyle. I mięso mam piersi z indyka. Niedawno byłam na budowie, jak widzieliście, u Marka. Pomogłam mu trochę posprzątać. Zgrzałam się z tego wszystkiego i jeszcze tutaj troszeczkę odkurzyłam. Więc taki szalony czas mamy. No ale co? Jest jak jest. Nic na to nie poradzimy. Kochani, taka byłam zakręcona ostatnio, że nie otworzyłam wam w pierwszym vlogmasie kalendarza adwentowego mojego. I zresztą dzieciaczki też nie otworzyły, więc pewnie zrobimy to dzisiaj. No i dzisiaj otworzę jedynkę i dwójkę. To co? Zaczynamy. Dobra, szukamy jedyneczki. Wow! Zobaczcie, jedynka jaka. No, Natasza, zobaczcie, jakie piękne rozświetlacz i róż. No piękne, zaraz sobie zobaczymy je z bliska. Ale przejdziemy teraz do dwójeczki. Dwójeczkę mamy tutaj. Co my tu mamy w dwójeczce? O, jak fajnie. W dwójeczce mamy akurat pędzelek i ten pędzelek może się świetnie sprawdzić do tych róży i rozświetlaczy, które były w szufladce numer 1. No mega. Zobaczcie, jakie ładne, jaki ładny ten rozświetlacz. No.
Zobaczcie, dla Wikusi mamy taki piękny kalendarz z Pokemonami, bo Wikusia teraz zbiera. A dla Kacperka całe miasteczko takie świąteczne. To co, Kacperek, otwieramy twój? Nie, nie otwieramy? Chodź, zobaczymy. Nawet Oreo ma w tym roku kalendarz. Zaraz właśnie otworzymy jedyneczkę. A Kacperek daje jej ciasteczko. To takie, wiecie, z ciasteczkami. Podobne kupiłam też dla doktora, widzieliście we vlogu. Dobra, to Oreo zaraz dostanie gwiazdkę. Jedynkę, dawaj tutaj, naciśnij, naciśnij, Kacperek. Dawaj, mama pomoże trochę, dobra? O, co tam jest? Jest coś w środku? Kacper nie bardzo, słuchajcie, jest zainteresowany tak mocno kalendarzem. Złożyć, tak? Zobaczcie, jaki ładny skrzacik w jedyneczce był. No dobra, Wikusia. Otwieramy dwa okienka, bo żeśmy zapomnieli wczoraj jednego otworzyć. Yes. Na 1 grudnia. To? No, tu, no. Co tam jest? A jest fajny kalendarz? Kto to? It's Evie. Wow, twoja ulubiona. Dobra, gdzie jest dwójka? Tu? O. It's Meowth, the bad guy. Tak? Yeah, he's the bad guy. Ale jaki fajny, jaka fajna figurka. Fajne? Yeah. No to super. And Evie's right here. A mówiłam ostatnio, że no nie ma jeleni. A to zobaczcie, jakie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. O rany, jaki ten ma poroże. Ja wolno jadę, słuchajcie, bo oni tak... To stój. Na razie. Bo oni nie... Bo one są, wiesz, zakręcone, nie wiedzą, co się dzieje. No, musimy poczekać. No, będą szły, czy nie będą szły? Albo weź wycofaj może, wiesz? Ja, słuchajcie, teraz wycofałam. A ten jeleń dał właśnie przed chwilą swojej dziewczynie buzi. No. I tak sobie chodzą, o. I tak, widzicie, samochód czeka, my czekamy. No musimy, Kacperek, czekać. No dokładnie, no. No bo co zrobimy? Nic nie zrobimy. I poszły sobie. Wszystko dobrze się skończyło. Nic już nie chcę mówić, ale mąż po mnie papuguje, nie? Lubię nosić buty, jest wielkim czubem. Ja nie nosiłem kowbojki, jak ty się jeszcze w piaskownicy bawiłaś. A ile miałeś lat, jak miałeś pierwsze? O, jak miałem pierwsze, to ja byłem w szkole średniej. Skąd wiesz, że ja w piaskownicy nie świrowałam w kowbojkach? No dobra, ale teraz długo nie nosiłeś kowbojek, to sobie niedawno kupiłeś te. No. A później na studiach, jak byłem w Warszawie, to też nosiłem. A ja zobaczcie, taka sama kurtka. Ale ja byłam pierwsza z kurtką. No, mamy dzisiaj w ogóle takie same kowbojki z Markiem. Takie brązowe, nie? No. Jedziemy, słuchajcie, na sklepy, zobaczyć, co mają fajnego. Może coś nam się uda z metki kupić, no nie wiem, zobaczymy. No dobra, idziemy do TJ Maxa i Home Goodsa. Tu mają zawsze fajne rzeczy. I to jeszcze tak troszeczkę w poszukiwaniu mebli, żeby coś tam może urządzić. Zobaczymy. Ja to szukam luster, to jest fajne, ale no nie do Kevin. Szukać mać moją stylóweczkę dzisiaj. To jest też nawet fajne. Szafka ładna bardzo. Coś ostatnio mi się podobają okrągłe lustra. To jest całkiem spoko. To czarne lusterko. Są dwa takie, do jednej i do drugiej łazienki, bo do trzeciej już Marek ma tam inne w planach. Ale nie ma takiego żadnego drewnianego ani nic. Szkoda. Fajna ta lampa by nam pasowała. To gdzie by nam postawić? Śliczny Mikołaje. Dziadki do orzechów, ale jakie wielkie wszystko jest. Ten jest słodki, zobaczcie. Piękny jest ten Mikołaj. Zobaczcie, jak super domy podświetlone. Wow.
tutaj to już są sklepy, ale tam są normalnie. No tak, to można kończyć dzień przy kominku. Troszkę się słabo tli. Zaraz się zacznie.